witam bardzo serdecznie. Z tej strony trener Beniamin i zapraszam na podsumowanie 12 kolejki Serie A. KS Warmia Wrzesina kontra FC Dajtki. Oczywiście zaproszenie również na moje inne materiały i przechodzimy do samego meczu. Meczu, w którym działo się wiele, meczu, w którym było mnóstwo sytuacji pod jedną i pod drugą bramką. I kłamstwem by było to, gdybym powiedział, że ten mecz nie mógł zakończyć się zwycięstwem zespołu FC Dajtek. Ilość sytuacji stwarzana pod bramką Wrzesiny była naprawdę ogromna i nasza mała, słaba czy niska skuteczność, jak zwał tak zwał, przełożyła się na to, że wynik zakończył się remisem i z przebiegu ostatnich minut oczywiście szanujemy ten remis, jesteśmy zadowoleni, bo Warmia wyszła na prowadzenie dwukrotnie, raz w 94 minucie, ale na szczęście udało się wyrównać ten mecz za sprawą świetnej bramki Mędrka. Zatem z jednej strony jesteśmy zadowoleni, z drugiej strony ponownie pojawia się to słowo, które prześladuje nas od długiego czasu, zatem niedosyt. No i cóż, walczymy dalej. To był mecz z wiceliderem, za chwilę spotkanie z liderem na zakończenie rozgrywek. Zapraszam na Dajtki w niedzielę o godzinie 16, gdzie zagramy sobie z Orłem Janowiec Kościelny. Tymczasem ja dziękuję, zostawiam Was zresztą skrótu, zostawiam z wywiadami. Łapeczka w górę, subskrypcja, dziękuję pięknie i pozdrawiam, do usłyszenia. Marcin Pruchiński, trener zespołu KS Warmia Wrzesina po spotkaniu z drużyną FC Dajtki Olsztyn. Ogólnie mecz bardzo wyrównany. Gratulacje dla drużyny przeciwnej, bo uważam, zrobiła ogromny progres. Nasza drużyna, ciężko tu coś powiedzieć, no, uważam, że nie wyszła na boisko, że tak powiem. Ogólnie mecz bardzo fajny dla oka i dla kibiców. Remis jak najbardziej dla obydwu drużyn zasłużony. Dziękuję. Mateusz Żuryński, napastnik zespołu FC Dajtki Olsztyn po meczu z drużyną KS Warmia Wrzesina. Na początku chciałbym pogratulować całemu naszemu zespołowi. Walczyliśmy do końca. Był bardzo ciężki mecz, każdy zostawił serducho. Myślę, że konsekwentna gra, pressing od początku, zaskoczyliśmy trochę rywali. I szanujemy ten punkt, cieszymy się, wracamy do domów i za tydzień podejmujemy lidera i też łatwo się nie damy.